Polska jest największym producentem jachtów, łodzi do 9 metrów, natomiast 90% z tego idzie na eksport. Natomiast co dla nas jako importerów i producentów jest najważniejsze, to to, że nasz rynek wewnętrzny rośnie dwucyfrowo każdego roku. Społeczeństwo jest coraz bardziej zamożne, społeczeństwo już chce wybrać sobie coś więcej niż tylko drugi dom, drugi apartament, szuka też sposobu na siebie, także staramy się tutaj wyjść naprzeciw tym potrzebom. Mówi się, że sky is the limit. Dzisiaj w designie jachtów, w jego funkcjonalności. Jachty to są jednostki drogie bądź bardzo drogie. No wszystko od garażu na motorówkę po nawet pady na helikoptery i różne kłady czy łodzie podwodne miniaturowe. Oczywiście takich jachtów nie sprzedajemy codziennie w Polsce. One na razie cieszą się zainteresowaniem klientów. Głównie w Polsce sprzedają się jachty żaglowe takie do 15-16 metrów, łodzie motorowe też na rynek mazurski, także branża na pewno rośnie i to nas cieszy. Był pewien klient, który sobie zażyczył specjalnego pokoju do karaoke pod pokładem. Kwestie doboru materiałów, no tutaj też są tysiące konfiguracji, także o różnych basenach, na różnych pokładach, podświetleniach nie wspominając. Były też klatki na jakieś specjalne zwierzęta, także tutaj wszystko to, co ludzie majętni ze sobą zawsze mają podczas wypoczynku na urlopach albo w domu, bo niektórzy łodzie traktują jako dom, to się przydaje. Największe wyprodukowane jachty w Polsce mają po 120, 140 stóp. Aktualnie produkowane są w Gdańsku, to są katamarany super luksusowe i one znajdują odbiorców i pomiędzy szejkami i na Dalekim Wschodzie i w Stanach. Także mamy kilka takich marek już naprawdę globalnych w swoich segmentach. W portfolio naszej firmy najtańsza łódź to jest 60 tysięcy euro netto, a najdroższa teoretycznie 25 milionów euro netto, ale to dopiero rachunek początkowy, który potem się rozbudowuje o opcje indywidualne, także sky is the limit. Katamaran Phantom został zawieszony na patio budynku Cosmopolitan. Można go przyjść obejrzeć codziennie do 4 grudnia. Tutaj od ulicy 4 jest wejście.